Pogrom na altach, czy może okazja inwestycyjna? Wczoraj wieczorem dostaliśmy dużą korektę na altcoinach, na Bitcoinie trochę mniejszą. Warto teraz spojrzeć na niektóre wykresy, żeby ocenić, czy są w dobrych miejscach na zakupy. Do tego trochę komentarza fundamentalnego, skąd te spadki i czy powinniśmy się teraz obawiać ich pogłębszenia. Ja mam na imię Rafał, Gambit Tradera. Pamiętajcie, nic co mówię nie jest dla Was poradą inwestycyjną. Zapraszam do dołączenia do grupy. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Dajcie również lajka, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, dajcie komentarz, będzie mi bardzo miło. Zanim przejdziemy do wykresu Bitcoina, szybki komentarz fundamentalny. W tygodniu mieliśmy wysokie, podwyższone w zasadzie odczyty inflacji w Stanach Zjednoczonych, co spowodowało, że co wzmocniło dolara i spowodowało korekty na wszystkich aktywach notowanych do dolara, również do Bitcoina. Natomiast w pierwszych momentach Bitcoin trzymał się dosyć dobrze, mieliśmy większą korektę chociażby na euro-dolarze, ale w piątek wieczorem dostaliśmy też, czy też w ciągu dnia dostaliśmy informację o planowanym, czy też spodziewanym ataku Iranu na Izrael, co spowodowało większą korektę, gdyż wszystkie aktywa, które są w koszyku aktywów ryzykownych, zostały wyprzedane, a pieniążki popłynęły do bezpiecznej przystani, czyli do dolara. Spójrzmy zatem, co wydarzyło się na Bitcoinie. Dostaliśmy korektę. Korekta nie była jakichś dużych rozmiarów, to było raptem jakieś 8% od tego miejsca, a od samego wierzchołka doszło nawet do około 10-11%. Na altach było już inaczej, na niektórych dostaliśmy przeceny nawet 15, 20, 25%. Co to zmienia w scenariuszu, który Wam prezentuję od jakiegoś czasu? W zasadzie struktura korekcyjna A, B, C, którą Wam tu pokazywałem, miejsce zakończenia tej korekty płaskiej, w dalszym ciągu się utrzymuje, dopóki nie wybijemy tego dołka. Zabrakło niewiele, natomiast w takim scenariuszu to musimy już rozważyć tutaj jakąś strukturę korekty pędzącej lub też korekty płaskiej, czyli mogłoby się wydarzyć to na przykład w ten sposób, jeżeli byśmy rozmawiali o wzrostach lub na przykład w dalszym ciągu w taki sposób. Czy to będzie nasz bazowy scenariusz? Tego nie mogę Wam zagwarantować, ponieważ jest jeszcze druga struktura korekcyjna, czyli zamiast korekty ABC, którą tu widzicie, możemy to oznaczyć w ten sposób, czyli mamy tutaj A, tutaj B i tutaj C, akurat wjechaliśmy do strefy i miejsca zakończenia tej korekty. W dalszym ciągu ten dołek powinien być broniony i dopóki jest broniony, jesteśmy w trendzie wzrostowym, nawet w tym lokalnym ruchu. Globalnie to jest kluczowy dołek, dopóki go nie wybijemy, cały czas patrzymy prowzrostowo na Bitcoinie. I to jest bazowy scenariusz, na razie nie rozglądamy się za shortami. To, co jest ważniejsze i to, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, to sytuacja na niektórych altcoinach, ponieważ przeceny, tak jak powiedziałem, w ostatnim tylko dniu, wczoraj, sięgały na niektórych 20 kilku procent, a jak spojrzymy sobie od wierzchołka, dochodziły nawet do 40-50%. To jest przeogromna przecena i warto w tym momencie się zastanowić, czy to są dobre miejsca na inwestycje. Jak popatrzymy sobie na przykład na Sandboxa, to jest coin z grupy gamingowych, to dostaliśmy impuls, korektę, kolejny impuls i korektę. I jeżeli spojrzymy sobie na to globalnie, to dostaliśmy tutaj korektę prostą A, B, C i jesteśmy w miejscu do zakończenia korekty prostej. W dalszym ciągu broniony ten dołek, struktura rynku jest zachowana. Dosyć atrakcyjne miejsce, natomiast nie jest to porada inwestycyjna. Zastanówcie się, czy to już jest miejsce do zakończenia tej korekty, bo jeżeli sytuacja fundamentalna na świecie będzie dalej się zaogniać, możemy dostać większe spadki. Podobnie na DOT, Polkadot, dostaliśmy impuls korektę, który wcześniej dla Was oznaczam jako impuls fali pierwszej, fala druga, to już miała być fala trzecia, natomiast ta korekta się pogłębiła i tutaj akurat na Polkadot od samego szczytu ta korekta sięgnęła już niemal 45%. To jest przeogromna korekta, przeogromna też okazja. Czy to już jest miejsce do kupna? Być może to jest miejsce do zakończenia korekty. Ten dołek został obroniony, struktura rynku zachowana. Zobaczymy, co się wydarzy jutro i w najbliższych dniach. To powinno być decydujące. Podobna sytuacja dzieje się na innych altcoinach. Zobaczmy sobie jeszcze Dogecoina, który zachowuje się troszkę inaczej niż te, które Wam przed chwilką pokazałem, ponieważ Dogecoin po strukturze takiej korekty trochę pędzącej, trochę prostej. Dlaczego trochę pędzącej? Ponieważ ta korekta nie została powtórzona. Ona, żeby się powtórzyć, to musiałoby być tutaj jeszcze głębsze zejście.
Natomiast zeszliśmy tutaj do 50, jeśli dobrze pamiętam, po takim ruchu trójfalowym, więc możemy przyjąć, że była tutaj korekta prosta, czyli impuls A, trójfalowe B, C, miejsce, poziom zakończenia tej korekty, dlatego u mnie na wykresie to jest oznaczone jako 1 i 2. Później dostaliśmy wybicie górą i kolejna struktura korekcyjna, która dojechała do miejsca i poziomu zakończenia tej korekty. Mam w tej chwili oznaczone jako wewnętrzną jedynkę i dwójkę w dużej fali numer 3. Dopóki Dogecoin utrzymuje strukturę impuls, korekta, ten dołek jest broniony, wszystko tu jest w jak najlepszym poziomie, na jak najlepszym porządku. Z tego miejsca możemy dostać już wzrosty. Istnieje też prawdopodobieństwo, że spadki się pogłębią aż do tej strefy. To jest strefa, która powstała w wyniku zmierzenia jeszcze raz całego impulsu do tego szczytu. Jeżeli spadki się pogłębią, dojedziemy do tego miejsca, być może z lekkim wybiciem tego dołka, będzie wtedy na moim wykresie nastąpi zmiana, oznaczę to jako jedynkę, dwójkę i będziemy mieli globalną strukturę 1, 2. Natomiast na ten moment Dogecoin się broni w tej strefie, wciąż wewnętrzna jedynka, dwójka i z tego miejsca będę szukał sygnałów na kontynuację wzrostów. Czy sytuacja globalna się zmieni? To powiedzą nam najbliższe dni. Niedziela będzie spokojna, w poniedziałek otworzą się rynki finansowe, zobaczymy jak się otworzą indeksy, pary walutowe, jak się otworzy złoto. To nam powie trochę więcej, jakie są globalne nastroje i to nam powie mniej więcej też, w jakim kierunku może podążać krypto. Czy zdyskontowaliśmy już wszystkie negatywne informacje i teraz będą wzrosty? To się okaże. Ja dla Was będę robił kolejne analizy, publikował je codziennie na grupie, więc zachęcam jeszcze raz, dołączajcie do grupy Gambit Tradera. Ja się na dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam do następnego nagrania.